Partnerem programu jest Mindspace. Wybitny sportowiec, dwukrotny mistrz świata organizacji WBO, miłośnik hamburgerów i makaronu. O tym wszystkim już za chwilę. Cześć Krzysztof. Cześć Kuba. To, że masz pseudonim Główka, to wiedziałem, ale wczoraj na Wikipedii, gdy robiłem research o tobie, znalazłem taki pseudonim Sowa. Skąd to się wzięło? Wzięło się... Moja ciocia tak naprawdę nazwała Sowa, nie wiem czemu. Jak byłem mały, to miałem duże oczy ogólnie, tak, wiesz, takie duże naprawdę. I ona mówiła, a Sowa. I tak pozostało. Tak na mnie w podstawówce mówili, później gdzieś tam w gimnazjum. Później się zmieniło właśnie na Główka. I Główka już została do dzisiaj. Tak jest. Słuchaj, no właśnie, jak to się zaczęło z tym boksem? Bo ja wiem, że pochodzisz z Wałcza, to jest niewielka miejscowość. Jak u ciebie w ogóle historia po pierwsze sportowa, a po drugie właśnie stricte bokserska? To dlatego, że tam tylko był boks, czy... Znaczy nie, ogólnie Wałcz słynie bardziej z kajaków, kajakarstwa, kanadyjkarstwa, weślarstwa. Jest co ogólnie też w Wałczu, także próbowałem kajaki. Nie było to dla mnie, gdzieś tam lubiłem się pobić. Mam starszego brata, gdzie tam o wszystko walczyliśmy. No właśnie czytałem, że z bratem tam potrafiliście kiedyś nabroić, jak byliście tak, za młody, nie? Tak, żeśmy się strasznie tukli bardzo. Rodzice mieli naprawdę z nami bardzo ciężko, nawet kiedyś była taka sytuacja, że brat mnie pobił bardzo mocno. Wziąłem scyzorek, mu wbiłem w plecy, także tak to się skończyło. Ale dzisiaj brat mówił, bo też czytałem, że dzisiaj by do ciebie raczej chyba nie próbował. Nie, trenuję też ogólnie, także jest w jednostkach, w wojsku, także jest wyćwiczony wszystko, ale teraz jesteśmy dorosłymi ludźmi, to trochę inaczej podchodzimy do życia. Tak, wszędzie razem jeździmy, wszędzie razem tam gdzieś przebywamy non stop, także nie ma czegoś takiego jak kiedyś. Kiedyś po prostu jako za dzieciaków to wszystko walczyliśmy. No i w 99 obejrzałem walkę Tysona z Botą. I mówię, o to jest to. Bo chodziłem wcześniej na aikido, wcześniej jeszcze na karate, kajaki, jak już wspominałem. Ale to jeszcze mi się tak nie podobało i w końcu zobaczyłem Tysona walkę, mówię, jednak to. 99 rok, czyli miałeś wtedy 13 lat. Niecałe 13, bo ja w styczniu poszedłem na trening, to miałem 12,5 dokładnie. A wyróżniałeś się tam na tych treningach? W sensie... Tak, ja od razu po 2 tygodniach treningu pojechałem na walkę i wygrałem w pierwszej rundzie. Na drugą walkę to pojechałem już na eliminację do Mistrzostw Polski Młodzików i całą eliminację wygrałem wszystko w pierwszej rundzie, także naprawdę się wyróżniałem. A jak się zaczęło właśnie z karierą taką zawodową, powiedzmy? Jak byłem w kadrze olimpijskiej w boksie amatorskim, to na kadrę przyjechał Tomek Babiloński jako trener. Tam trenowaliśmy, rozmawialiśmy dużo razem i on mówi, że on ma gdzieś tutaj grupę właśnie w Mińsku Mazowieckim, grupę zawodową. Robi gale zawodowe właśnie i czy bym nie chciał spróbować u niego. Oczywiście pierwszy raz chyba pojechałem jako jeszcze amator, boksowałem u niego tam na gali przed walki, a później już mówię, pewnie Tomek, to dawaj, może spróbuję boks zawodowy. I spróbowałem, później poszedłem do nokautu, się dostałem, tak zostałem. Bo tych walk amatorskich też trochę stoczyłeś, chyba ponad 100 pojedynków, nie? No dużo więcej, tam pokazuje w Google chyba 120 czy jakoś tak, a ogólnie miałem chyba 180 czy jakoś tak. I później, jak przyszedłeś na zawodowstwo, w sensie zawodowe walki, bo jakby interesuje mnie jedno, bo ty jesteś człowiekiem, który właśnie o tobie, w sensie nie było takiego szumu medialnego, wiesz o co mi chodzi, szumu medialnego w tym sensie, że nie jesteś kontrowersyjny. Ja nigdy nie lubiłem ani krzyczeć, ani gdzieś tam wyzywać, ani gadać jakichś tam niepotrzebnych rzeczy. Ja wolałem zawsze wyjść i udowadniać wszystko w ringu, także dlatego zawsze o mnie było cicho, tak? Ja tam gdzieś tam na tych Facebookach, Instagramach nie siedziałem, nie pisałem nic ani nic. Nie wrzucałem. Teraz jeszcze mam problem. Oczywiście mam sponsorów, gdzie trzeba. Ja to doskonale wiem, że muszę wrzucać co chwilę coś. Są zobowiązania po prostu. Zobowiązania, są umowy ze sponsorami, trzeba takie rzeczy robić, ale to bardzo ciężko mi do dzisiaj przechodzi. Bardzo nie lubię internetu.
W sumie dobrze, powiem ci, że w tych czasach, kiedy wiesz, dzisiaj każdy tak naprawdę jest zapatrzony w telefon, tak, każdy dokładnie. Siedzi... No, dla mnie to słabe, każdy... jak idziesz po mieście i każdy gdzieś tam w telefonach patrzy wszystko, mówisz, kurde, gdzieś wchodzisz, gdziekolwiek jesteś, patrzysz, każdy w telefonie siedzi, to jest naprawdę słabe, jest straszne. Myślisz, że w ogóle dzisiaj da się robić boks właśnie bez takiego szumu medialnego? Znaczy, ty jesteś oczywiście tego przykładem, nie? Tylko czy... Ale ciężko, jest dużo ciężej. Dużo ciężej gdzieś się wybić, dużo ciężej oczywiście pozyskać jakichś fanów, a co za tym idzie sponsorów. A jak nie ma sponsorów, to oczywiście jest ciężko finansowo, tak? Także, no bardzo ciężko to jest. No właśnie, i to kolejne moje pytanie, które się rodzi, czy boks dzisiaj... To jest wciąż sport, to jest wciąż pasja, czy to już się zrobiło tak, że to jest w 90% biznes, a tak naprawdę w 10% może w jakimś innym, w jakiejś innej skali tylko taka pasja i sport, bo jednak... Ja już myślę, że tak właśnie teraz jest, że 90% już jest biznes. Biznes, a pasji to już bardzo mało tam w ludziach zostało, dlatego ja już też odszedłem z boksu, po prostu już nie chciałem w tym siedzieć. No właśnie, bo wiesz, nawet dzisiaj, czy dzisiaj, no dzisiaj kibice oczekują tej walki Fury-Usyk, tak, która jest gdzieś tam, powiedzmy, kolejny raz przekładana, bo no wiadomo, kontrakty, teoretycznie chyba kontrakt jest już nawet podpisany, albo przynajmniej, przynajmniej jest już takie zapewnienie, że ta walka się odbędzie. No wiadomo, to na 100% nigdy nie wiadomo, bo no może właśnie. Być jakaś kontuzja, może coś się zdarzyć. Wiele zmiennych jeszcze jest. No. Jakaś tam zmiana może być w kontrakcie, komuś się nie spodoba, czy Fury'emu, czy Usykowi, nie będzie tej walki, ale no, no właśnie, miejmy ale... nadzieję, żeby była ta walka. No właśnie, chodzi mi o to, że zobacz, że znowu jakby... Na pierwszym miejscu znowu pojawiają się właśnie pieniądze i jakby no tak. dopełnienie tego. I... Teraz no niestety takie są czasy, że ludzie patrzą bardziej na pieniądze, gdzie są pieniądze, nie patrzą właśnie, gdzie powinien być priorytet, czyli walka, treningi, tylko ile, tak, za ile. I tak jest teraz do każdego zawsze pytanie, zawalczysz, zaboksujesz, czy nie wiem, zawalczysz, a za ile. Za ile. No, tak jest. A jak ty trenowałeś właśnie jeszcze, jak sobie przypominasz te czasy młodości, gdy wchodziłeś, powiedzmy, do tego ringu zawodowego. To... Kurde, moje początki, to nie wiem, czy ktokolwiek by chciał teraz z młodych zawodników walczyć za te pieniądze, co ja zarabiałem na początku, naprawdę. Ale właśnie ty... Bo ja nie patrzyłem nigdy na pieniądze. To nie był twój mindset, nie? Ty miałeś... Tak, ja dla mnie to liczyło się sport, że jestem w boksie, dla mnie zawsze właśnie był moim idolem Mike Tyson, zawsze o nim wszystko patrzyłem, w internecie siedziałem, szukałem jego treningi, filmiki, jak on trenuje, próbowałem to zrobić na sali i później się cieszyłem, jakby chodziłem do walki, że jestem, tak, w boksie zawodowym i to mi się najbardziej podobało i za tym zawsze dążyłem. No właśnie, dzisiaj Mike Tyson chyba też trochę zmienił podejście w tym sensie, że Mike dzisiaj też już będąc na tej sportowej emeryturze, no za kasę poszedł jednak walczyć, nie? No tak, no dokładnie, także... Jakby ten pieniądz znowu rządzi. No właśnie, ty też jesteś takim człowiekiem, bo ja śledzę twoją karierę w ogóle, tak jak ci wspomniałem przed programem, jestem fanem boksu i gdzieś tam od dziecięcych lat. W zasadzie jesteśmy w podobnym wieku, więc też za młodu i walki gdzieś tam Tysona i naszych polskich pięciarzy, wtedy i Gołoty, i tak, Halczewskiego, i później gdzieś tam Adamka, i później z czasem też właśnie twoje czy Szpili, no to oczywiście śledziłem. I właśnie ty masz ten swój honor, wiesz, to mi się podoba, że jak śledzę twoją karierę, no to chociażby walka z Bradysem, nie? No tak, ja mogłem wygrać wtedy, bo bym nie wstawał po tym łokciu. I przecież on by był dyskwalifikowany, tak? A to nie byłoby dla mnie. To nie byłoby coś, gdzie ja bym się cieszył z takiej wygranej. Ja wolałem wstać, bo myślałem, że gdzieś tam będą szanse, ale jednak jak wstałem, nogi miękkie, jak z waty. No właśnie, bo mówiłeś, bo ja słuchałem też na gorąco te wywiady i mówiłeś właśnie w wywiadzie, że wiesz, że to aż ci tam dzwoniło w tej głowie po tym uszach, tak. No i. No słuchaj, z wichniętą miałem szczękę. Do tej pory mam problemy jeszcze ze szczęką. No i bębenek mi pęk w uchu, także gwizdało mi ostro w uszach wtedy. A ja tego nie mogę zrozumieć, znaczy nie mogę zrozumieć jakby decyzji sędziego, bo sędzia powinien sam moim zdaniem zareagować i... Promotor. No tak. Walka była u promotora za Orlanda, może było na Łotwie, no trudno. A myślisz, że jakbyś się nie podniósł, bo on do ciebie podszedł ten sędzia wtedy? Tak, on mi kazał wstawać, to szybko kazał mi wstawać. Właśnie. Od razu. I jakbyś nie wstał, to... Myślisz, że nie wiem, co oni by zrobili, no by musieli go zdyskwalifikować, no innej opcji by nie było, tak. Mhm.
Bo finalnie potem wy złożyliście protest i ten protest został przyjęty, nie? Tak, wygraliśmy. Wygraliście. Dlatego mnie wyznaczyli z okoli do walki. Do walki, tak. A jego pozbawili pasa, bo on nie chciał ze mną walczyć. Bo ogólnie my mieliśmy mieć rewanż, ale on nie chciał ze mną rewanżu, tylko on przystąpił do finału WBS. Tak, on zresztą wygrał to wtedy. Tak. I jeszcze wracając jakby do tego honoru, to jest jedno, do tego szumu medialnego, który, tak jak mówię, gdzieś tam ty wokół siebie nie robiłeś tego szumu medialnego, jak to no, nasi i nawet polscy piśmiarze potrafią. Ja podchodziłem do tego, że sport się sam obroni, że jednak gdzieś tam nie trzeba cały czas w tym internecie siedzieć, że sport się obroni, ale poniekąd też bardzo dużo to przez to straciłem. Oczywiście mam sponsora Blach Bruszyński, gdzie są od X lat, od jeszcze X przed lat, Mistrzostwem Świata ze mną byli, ale to tylko tak naprawdę oni byli, a tak to nie mogłem pozyskać żadnych sponsorów przez to właśnie, że nie jestem taką osobą medialną. Także no teraz mam jeszcze firmy tutaj z Legionowa, partnerskie, także fajnie, tak? Mam jeszcze partnerską firmę Eagle z Wałcza, także fajnie. No, tu mam dwie z Domino Komputer, tu mam Kuku, kulinarni, kulturalni, także no fajnie, także są. Ale no, gdzieś patrzą ci sponsorzy właśnie, żeby wrzucać, żeby gdzieś się udzielać, a mi to bardzo ciężko przychodzi. Mhm. Bardzo ciężko, ja tak nie lubię tych mediów. To nie jest też w twojej naturze po prostu, nie? No nie jest, ja jakiś ten nie jestem taki, żeby za tymi telefonami. No właśnie, jeszcze wrócę do jednej walki, która też mnie nurtuje i wczoraj siedziałem też do nocy i kolejny raz sobie tę walkę oglądałem, to jest walka z Usykiem. Czy twoim zdaniem ta walka była do wygrania? Dzisiaj, jak tak patrzysz z perspektywy, wiesz, czasu, z chłodną głową, powiedzmy. Pewnie, że byłaby do wygrania. Zawsze jest walka do wygrania i zawsze trzeba wierzyć przede wszystkim. Ja zawsze wierzyłem w siebie, że wygram walkę. No ale no cóż, no zabrakło troszeczkę w tej 12 rundzie, gdzie tam poleciał. Tak, on w 12 rundzie był na deskach de facto. No był na deskach ogólnie. Czemu on nie był liczony? Nie wiem dlaczego nie był liczony, ponieważ w regulaminie WBO, nie wiem jak w innych federacjach, ale WBO akurat ma, że jak po ciosie dotniesz, nie musisz wywrócić się, tylko dotniesz rękawicą maty ringu, musi być liczenie, musi być. Ja patrzę na powtórki. On usiadł, a dostał strzał w klatkę piersiową i usiadł, więc powinien być liczony, nie był liczony, no nie był, no trudno. To by zmieniło w ogóle przebieg walki, wiesz, to co prawda była już 12 runda, ale to by było, to podejrzewam, że skończyłoby się tak jak z hakiem, nie? Czekaj, no mogło tak, no. Mogłoby się tak skończyć, no ale trudno, no nie skończyło się, no nie ma to już do tego wracać. No, wielki szacunek. Były opcje rewanżu w ogóle z Usykiem wtedy, czy to nie wchodziło? Ja chciałem, ale gdzieś tam Andrzej Wasilewski, nie wiem jak to się tam skończyło, te rozmowy, ale nic z tego nie wyszło. Jak ty dostałeś eliminatora drugi raz do WBO, tak. To Usyk przeszedł już chyba do ciężkiej, bo to był 18 rok. Tak, ale on występował w WBSS w tym turnieju w pierwszej edycji, wygrał tą pierwszą edycję, zgarnął wszystkie pasy w mojej wadze i zostawił te pasy i od razu przeszedł właśnie do wagi ciężkiej, nie? A walkę z Marko Hakiem właśnie, wiesz, jak wspominasz, bo to jest, no też był w ogóle majstersztyk dla mnie, w sensie, bo to na niego taka... to byłem od razu od początku z Boborogu nastawiony, kiedyś, nie wiem, to 2003 rok, mieliśmy z Wałcza turniej w Bad Essen w Niemczech i on boksował z moim bratem. Tak? Tak, Marko Huk, no i bił poniżej pasa, bardzo faulowo, z łokcia tam parę razy uderzył, sędzia w ogóle nie reagował w Niemczech. Ja mówiłem, co ja, to był ring podłogowy, co jest, wiesz, że on fauluje, żeby sędzia zwrócił uwagę na to, a sędzia mnie uciszał i kazał im boksować i on znowu uderzył poniżej pasa, mój brat się złapał za ten, się obniżył, a on zaczął dalej bić, nie, seriami. No ja złapałem wtedy taboret i koło niego machnąłem mu koło głowy tym taboretem. On stanął, wszyscy co się dzieje. Ja mówię, chodź ze mną teraz się walczyć, nie? No i tak się skończyło, że ochrona mnie musiała tam wynieść. Nieźle, jako historia w ogóle. No i co, i spotkaliście się? Później się spotkaliśmy, tak. Spotkaliście się i to było w ogóle piękne, bo przecież Marko Hak, ile on, 11 zawodników, on chyba 14 razy broni. 13, tak? Jakby ze mną wygrał 14. To 14 raz, no. Przepraszam, 14 chyba razy. Z 11 zawodnikami. Obronił, tak. I później jakby ze mną wygrał, to by pobił rekord Nelsona. Nie? Tak, i 11 runda i po prostu, tak. To była 11 runda. 11. Piękne to było. No ale 6 miał.
Tak, szóstą ja. Szóstą, no, no blisko. No, albo powiem ci, że w ogóle ta zależy, walka... żeby to w Niemczech, myślę, żeby to przerwali w szóstej rundzie, bo jednak długo mnie liczyło, a w Stanach lubią, jak ktoś ciężko pada, że ktoś dobija, nie? Dobija się, no. Także dał mi szansę, tak, sędzia to i tyle. Wiełak, no. Ale w ogóle ta walka, i ona się fajnie zaczęła, bo ona była na takim full speedzie, to po tak, prostu wszystko dokładnie. Było i te ciosy, to aż było słychać. Tak, ja byłem bardzo wszystko. Mocno przygotowany ogólnie, ta walka a czułeś była... czułeś te ciosy, czy nie? Właśnie taki, w sensie, kurde. Takie czy mocne tak, ten cios? Tak, bardzo mocny. Bardzo on mocny. Był jeden z najmocniej bijących zawodników, z jakim kiedykolwiek boksowałem, sparowałem, z kim miałem do czynienia. Tak? Mocniej biło tak. Usyka? Oj, Usyk to bardzo lekko bił. Usyk, dużo Usyk to... kombinacjami po prostu. Ale Usyk bardzo dużo zadaje tych ciosów, mm-hmm, także tak, on to jest w ogóle inny styl, to tak, nawet tak. Nie można porównywać. Huk to jeden, Huk i chyba Diablo najsilniejsi, taki tak? Pojedynczy Krzysio? Cios. No, Diablo też w swoich lat naprawdę miał bardzo mocny cios. Gdzieś tam nawet jak ci przez gardę uderzył, jak trzymałeś gardę i ci uderzył, to naprawdę przebijał mm-hmm. bardzo mocno. I Huk tak samo to miał, nie? Nawet Okoli czy Brady's nie byli tacy silni jak oni, nie? A jaką walkę jeszcze tak wspominasz z takich twoich, powiedzmy, zawodowych już walk? Bardzo ciężką walkę, jaką wspominam, to miałem z Steve'em Cunninghamem. Też. Była obrona, pierwsza obrona twojego pasa. Obrona była, mhm. Tak, ale wtedy też zawsze wychodziliśmy w Stanach gdzieś do restauracji jeść i w dniu walki mówię, a trenerze, nie chce już mi się wychodzić, to zjedzmy w hotelu. No i poszliśmy do hotelu, zamówiliśmy jedzenie, wszyscy dostali. Ja wtedy boksowałem na tej gali Maciec, Łukasz Maciec, uh-huh. boksował. A my dwóch zamówiliśmy wtedy, ja zawsze zamawiałem w dniu walki makaron, sam polany oliwą z oliwek i łososia bądź pierś grillowana z kurczaka, do tego warzywa grillowane, nie? Zawsze to zamawiam. W dniu walki, czy nawet w KSW, to zawsze to zamawiam. Jasne. No i kurde, czekaliśmy godzinę czasu na ten obiad, ja z Łukaszem Maćcem, po czym nam przyniesie ten makaron pływał jakby w maśle, nie wiem w czym jeszcze. Jakiś niedorobiony może. Ja mówię, kurde, no jak to, ale no trzeba zjeść przed walką, tak, no i wyciągałem ten makaron, jakoś to wycierałem tymi chusteczkami, jadłem to, a Łukasz zjadł normalnie ten makaron, dostaliśmy takiego rozwolnienia, Łukasz jeszcze wymiotował, tak żeśmy się struli na maksa. I to była masakra. No tak z nas leciało w dniu walki, że coś okropnego. Ledwo dojechaliśmy do szatni i doszliśmy z samochodu, masakra. No, była katastrofa. Jak ty wyszedłeś w ogóle do tej walki, to nie wiem, co... No trzeba było wyjść. No, wyjścia innego zbyt adrenalina nie było. Też nie? Adrenalina, pewnie, tak, też dokładnie. Także to była bardzo ciężka walka. A jeszcze jak tam chyba w 11 czy 12 rundzie dostałem taki prawy mocny na dół, prosty. Ojejku, jak ja tu pamiętam do dzisiaj, jak mnie aż wykręciło, aż tam usiadłem z bólu na linach. Jeszcze po takim dniu, także mm-hmm. to sobie wyobraź. To była naprawdę ciężka walka. A Cunningham, wiesz, też on też, jak sobie rozmawialiśmy, przecież Cunningham też miał na deskach Tysona Fury'ego, nie? Tak, na deskach Tysona Fury'ego. No, dobre to pojedynki prawda? Z Diabłem, dobre pojedynki z Adamkiem. Tak, z Adamkiem także, też, no, dwa pojedynki. Także no, Dobry zawodnik, dobry wojownik. Jeszcze ciężką walkę miałem z Maksimem Wasłowem. Też, mm-hmm. to jest Wasłów. Mm-hmm. Też ciężko miałem walką, bardzo dużo ciosów bił, bardzo ciężkie miałem przygotowania i walka też ciężka była. Co właśnie czuje taki zawodnik, który idzie na walkę o Mistrzostwo Świata? Nie, bo wiesz, mnie zawsze też zastanawia, są te urywki z szatni, pokazują wiesz, mm-hmm. czasem gdzieś tam takie przygotowanie. Jak, co innego, jak wychodzi 11 zawodników w piłce nożnej i jest się takim teamem, a co innego, jak wychodzisz i wiesz, że jesteś sam na tym ringu, nie? Ta no, droga już, na ten ring. To już trzeba przeżyć, to już, kurde, ciężkie do opisania, nawet masz takie dreszcze, emocje takie idą, biorą górę, że o, idziesz tak naładowany, że w końcu. Ale ty właśnie. Słuchaj, trzy miesiące przygotowuję się do tego pojedynku. Trzy miesiące harówy ciężkie, trzy razy dziennie wstajesz, 6 rano trenujesz, jesz śniadanie, 10 idziesz na trening, wracasz, jesz obiad, idziesz o 18 na trening, wracasz, 21 jesz kolację i tak codziennie, tak przez 3 miesiące twój dzień wygląda. Tak cały czas, non stop, tu już się nie możesz doczekać. I w końcu mówisz, ja po walce w końcu zjem jakiegoś steka, pizzę, nie wiem, każdy tak, co lubi. Ja na przykład, ja uwielbiam hamburgery, uwielbiam, po prostu ubóstwiam hamburgery.
jeśli zawsze pierwsze co po walce od razu lecę jakiegoś hamburgera zjeść. Niektórzy lubią słodycze, niektórzy coś tam jeszcze innego, także... Asia Jędrzejczyk, ten, jak się z nią spotykałem i robiliśmy właśnie nagranie, to kupiłem jej takie 3 paczki dużych M&M'sów, bo właśnie taki guilty pleasure to są te M&M'sy. Tak, tak, M&M's, no właśnie, no ja uwielbiam hamburgery, także każdy gdzieś tam ma swoje coś tam. Czekasz na to, kiedy to się wyjdzie i w końcu ta walka, to jest coś pięknego, niesamowite, jak wychodzisz, te emocje, wszystko, jak kibice są, jest ale właśnie pełna słyszysz hala. Tych kibiców, jak idziesz? Słyszysz, czy... wszystko słyszysz. Ale bo mnie też zastanawia jedno, bo wiesz, bo mówi się często, że walkę możesz przegrać w szatni, nie? I to jest prawda, bo głowa, tak, wiesz, głowa tak, przestaje to, pracować. To jest jak najbardziej prawda. No i co, na przykład ty miałeś jakiegoś psychologa przed walkami, ja, z kim współpracowałeś? Moim głównym psychologiem to był Fiodor Łapin, akurat mój trener. Także on dużo ze mną rozmawiał podczas treningów, cały czas ze mną rozmawiał, także mi niepotrzebny był psycholog. Co było w twojej głowie? Znaczy, w sensie, o czym ty myślałeś? No bo wiesz, ja bym się na przykład pewnie rozproszył, nie? Bo bym sobie myślał, nie, dobra, no, to tutaj masz ktoś cały ćwiczy. plan, jak ma walka wyglądać, masz później w razie co drugi plan i wyobrażasz sobie, jak to będzie wyglądało, wychodzi, że to już teraz i mniej więcej układa sobie plan, jak to ma wyglądać, tak? Jak zaczynasz... Walnie gong i co masz robić. Także no sobie to wszystko wyobrażasz. Dobra, a jak jesteś w ringu, nie? I też wiesz, często słychać trenerów właśnie, tak jak mówisz, chociażby Fiodor Łapin, nie? To ty go słyszałeś w ringu, jak on... Bo tak, często... no czy Fiodora Łapina, czy Andrzeja Liczyka, także no znasz głos sali, tak? Cały czas, przecież czy Andrzej Liczyk też cały czas do mnie mówił na sali. Czyli słyszysz te głosy, jak jesteś w cały ringu? Cały czas gdzieś tam i później jak jesteś w ringu, to cały czas gdzieś wyszukujesz tych głosów właśnie, nie kibiców, co tam krzyczą, gdzieś tam z boku ludzi, tylko właśnie wyszukujesz tych, tak, trenerów. Czy tak jak teraz mam w KSW Piotra Strusa, to tak samo uczy się jego głosu i wszystko, jego, co on powie, to wtedy jest święte, to mam to zrobić, tak, bo on widzi przez z boku, widzi i wie, co wejdzie, co nie wejdzie, także co mam zrobić, co mam nie robić. Jak już jesteś w walce, tak, i powiedzmy ten plan numer jeden się nie układa, wchodzi plan numer dwa. Plan numer dwa się nie układa. Co wtedy? Co w takich sytuacjach ty robiłeś? No to nie były to takie już, sytuacje. Kurde, no, to już jest instynkt? Czy... No już instynktownie idziesz. To już... No idzie. Idzie jak ma iść. I ma, przede wszystkim, żebyś wierzył. Bo jak nie wierzysz, jak już się podłamiesz, to już jest po tobie. To już jest po zawodniku. To już walka jest przegrana. Tak jak mówisz, niektórzy przegrywają w szatni. Tak? No to już przegrali, to już nawet nie ma sensu wychodzić. Bo to już wtedy nic ci nie wyjdzie. Jesteś pospinany, zaraz nie masz sił, nie masz nic, także to jest bez sensu wychodzić, także i to tak samo tutaj, jak twój pierwszy plan nie wychodzi, drugi plan nie wychodzi, to widać, to już walka, że po prostu przeciwnik już dominuje całkowicie, to już ktoś walczy tylko o przeżycie, żeby nic się tak naprawdę nie stało, tak. Partnerem programu jest Mindspace. Czy ty miałeś jakieś propozycje street fightów? Ja miałem, ale w ogóle nie brałem, tego, nie brałem tego pod uwagę, w ogóle nawet nie chciałem rozmawiać. No właśnie, bo w KSW teraz masz zakontraktowane... I to naprawdę dużo większe pieniądze mi dawali niż KSW. Przede wszystkim mówiłem, słuchaj, ale ja sobie nie wyobrażam, że ja się gdzieś z kimś wyzywał na konferencji, a później ja w hotelu co z nim mam iść Piona, na obiad. Siema, tak, siema, wszystko okej. No. No dla mnie to nie do przejścia by było, także kurde, no od razu w restauracji łapał nóż i tyle by było z tego wszystkiego, także nie. To w ogóle nie było takiej możliwości, nie było takiej rozmowy, mówię koniec, nie. Tylko KSW. Nie chcę rozmawiać o pieniądzach, ale tak patrząc z takiej perspektywy twojego boksu, już wiesz, tych lat pięściarstwa, czy ty byłeś w stanie sobie zapewnić taki, powiedzmy, dzisiaj spokojny byt, że ty dzisiaj możesz spokojnie myśleć o tym, że wiesz, że możesz robić bardziej to z pasji, czy jednak dalej musisz się martwić o to, żeby... No, żeby... Człowiek cały czas gdzieś, no moja akurat kategoria wagowa to nie była taka, żeby się zarabiało nie wiadomo ile, także dlatego Tomek Adamek od razu poszedł do wagi ciężkiej, tak, tak. Hobby w pół ciężkiej, przyszedł do cruiser, poszedł od razu szybko do ciężkiej, bo tu nie były pieniądze duże, także, ale ja nie patrzyłem nigdy na właśnie na pieniądze, to gdzieś był duży błąd i dwa właśnie te telefony, że nie patrzyłem na to, żeby mieć też gdzieś tam sponsorów, tak, bo nieraz jak masz dużych sponsorów, to nieraz to z tego się ustawisz, tak. No ja nie patrzyłem na to, gdzieś mi te lata pouciekały, najlepsze, no i teraz kurde,
bo dzisiaj patrzysz, musisz dalej walczyć, tak? Musisz dalej walczyć. Także no, tak to wygląda. W KSW masz zakontraktowane tak naprawdę ile? Cztery walki. Dwie walki w roku. Tak. Teraz kolejna walka będzie z początkiem przyszłego roku? Początek przyszłego roku, luty, marzec, gdzieś tak. I później myślisz, że co, że jeszcze dwie i w ogóle jakoś tak snujesz sobie plany, co dalej, czy na razie po prostu idziesz tak z prądem? Nie chcę sobie gdzieś tam układać planów, co dalej, bo nie wiem, jak moje zdrowie, na ile mi pozwoli to zdrowie. Ja cały czas gdzieś tam łapię kontuzję, cały czas coś jest, także nie chcę dalej gdzieś tam zaglądać w przyszłość. Na razie dla mnie się liczy ten rok, jaki jest przyszły rok, początek, będzie walka i zobaczymy, co dalej. Czy w ogóle jeszcze gdzieś tam boksersko myślisz, żeby jakąś taką walkę pożegnalną? Nie. Z boksem już definitywnie zakończyłem. Koniec. Ja nie jestem taki, żeby tu kończyć, zaraz wracać. Słuchaj, ja mam właśnie na 2 lata podpisane z KSW. Pewnie później gdzieś przedłużę ten kontrakt jeszcze. Albo nie zobaczymy, nie wiem, jak to się potoczy. Ale nie chciałbym po 2 czy 3 latach wracać do boksu. Bo to po co ja bym miał wracać? Naprawdę, żeby być mięsem armatnim dla młodych zawodników. No tak, dla młodych, którzy będą cię, tak, rozmienisz się na drobne, nie? Tak, teraz już w styczniu minie rok od walki z Rakpory, całkowicie z rankingów mnie usuną, więc żadnej dobrej płatnej walki nie dostanę. Dobrej płatnej, nawet nie wiem. Tu mogłaby być tylko jakaś taka, bardziej miałem na myśli pewnie jakaś taka widowiskowa, nie? Widowiskowa, ale to nie będzie sensu, żeby wracać, tak? Bo teraz tutaj w MMA muszę się przestawiać, bo tu jest całkiem inna garda, inaczej nogi stoją, wszystko inaczej muszę się przestawiać, a później, żeby się znowu przestawiać do boksu. A Tomek Adamek chyba wraca teraz jeszcze na... Tak, Tomek wraca. No, ciekawy jestem, zobaczymy, jak pójdzie na trening, jak zobaczymy, czy to jest właśnie inaczej troszeczkę się chodzi, tak, troszeczkę inaczej nogi są ustawione, inaczej ręce. No i wszystko jest inaczej tak naprawdę. Także zobaczy, jak to jest. Ale myślę, że już później do boksu nie będzie też chciał wrócić, bo jak się już tu przestawisz, już nie będzie czasu, żeby wrócić do boksu i się przestawiać z powrotem. No tak, to jest tak jak mówisz, zupełnie inny trening. Inna bajka, w ogóle co innego, wszystko jest co innego. Ja to jak idę, mówię, wow, ale fajnie na tym treningu, ale całkiem co innego. O, faktycznie, i tu patrzysz, tu walczysz, żeby wyjść z tej dźwigni czy z czegoś, wychodzisz, patrzysz druga, mówisz, no nie. Jak on to zrobił? No i tak to jest. A teraz jak będziesz się przygotowywał właśnie do kolejnej walki w KSW, to na co będziesz główną uwagę zwracał? Pewnie na parter, jak rozumiem, tak? No muszę ten parter szkolić. No niestety bida jest straszna, także no, trzeba to szkolić. Obrony przede wszystkim tego parteru. Parter, no podstawa. No ale ten lewy sierpowy w KSW to było... Mistrzostwo. No słuchaj, no akurat my pięściarzy to bardzo mocno bijemy w 10-uncjowych rękawicach, a tu masz 4-uncjowe, także połowa tego, tak? Nawet jeszcze mniej, także ja jak to założyłem, mówię, o kurde, ole fajnie. No naprawdę, one same biją te rękawice, w ogóle ich nie czujesz, jeszcze to fajnie, bo to taka ochrona twoich kości, gdzie ja bym się bał uderzyć tak naprawdę z całej siły z gołej pięści, żeby sobie nie połamać ręki. Tak. A tam po prostu masz taką fajną ochronę, że masakra. Zostałeś nominowany do Knockoutu Roku. Ja sobie sprawdzałem w ogóle, wiesz co, bo tam było tak, że chyba do 30 września było głosowanie, ale nie ma żadnych wyników. Ty w ogóle wiesz coś na ten temat? Nic nie wiesz. Ja to nie patrzę, ja nie patrzę na takie rzeczy. No tak, jest nominacja, co będzie, to będzie. Nie, ja w ogóle nawet nie patrzę. Nawet jak bym wygrał, czy coś, to dla mnie to nie robi wrażenia. Ten knockout zrobił wrażenie jednak, bo to nawet jest, wiesz... Dla mnie to było normalne, bo ja to na treningu robię. No właśnie tak stałeś, poszedłeś. Oczywiście tak na treningu to jedno zrobić, a w walce powtórzyć, to jest ciężko, tak? Tym bardziej na tarczy, bo na treningach, na sparingach mi nie dali tego chłopacy zrobić. Także tego na sparingach nie przerobiłem, walce wyszło, tak? Ty musiałeś doczekać też, nie? Aż on się wyprostuje, bo to wspominałeś, że... Tak, aż wyprostuje, bo akurat mi siadł na biodra, nie? To mogłem albo rzucić, albo właśnie uderzyć, nie? Bo był wyprostowany. Ale to nie jest takie proste też zrobić, tak? Bo to na tarczy, no fajnie, wszystko fajnie wychodzi, a w walce, wiadomo, adrenalina jest, wszystko, wiesz, także... Także, no ale wyszło. Jeszcze wracając do tego takiego, wiesz, szumu medialnego, i tego, jak robiłem nawet research o tobie, wiesz, ja nie mogłem w ogóle znaleźć żadnych takich informacji. Czym ty się w ogóle tak interesujesz poza boksem? Jakim jesteś człowiekiem? Tak chociaż w kilku zdaniach, żebym... Poza boksem uwielbiam zwierzaki, uwielbiałem psy, ale wiecie co,
adoptowaliśmy kotka małego. Moja żona ogólnie gdzieś tam znalazła dwutygodniowego kotka. Wzięliśmy go tą pipetką, zaczęła go wykarmić, wiesz, bo to trzeba było go wykarmić, żeby wyrósł. Kurde, ten kot po prostu uwielbia mnie. Mi się tak spodobało, ja tak teraz uwielbiam koty, no naprawdę. Ubóstwiam koty, uwielbiam zwierzaki, uwielbiam szybko jazdę autem, uwielbiam offroad. Także o. Dzisiaj na przykład na quadach jeździłem z moim menadżerem Czarkiem. Także... To ja mam dla ciebie fajną propozycję tak? na tor. Żona mi, słuchaj, przepraszam, że ci przerwałem, wykupiła, że jeździsz po autach, jak to się nazywa? Tym dużym, wiem, takie te monstery, tak? Monster truck, tak. I właśnie muszę, teraz sobie przypomniałem, że muszę zadzwonić się umówić, bo mam wykupiony prezent. No to jest super, a ja ci też jeszcze coś fajnego zaproponuję po naszym wywiadzie. Uwielbiam, jazdę autem, szybko. Od razu cię skontaktuję z fajnym chłopakiem i będziesz miał taką adrenalinkę, to już ci gwarantuję. Powiedziałeś jeszcze zwierzaki, psy. Jakie masz psiaki? Mastiffa tybetańskiego i amstaffkę. Fajne, kochane pieski, kurde, uwielbiam. To na koniec jeszcze tak, mam dla ciebie takich 10 szybkich pytań. Liczy się pierwsza myśl, pierwsza szybka odpowiedź. Okej, okay. Czyli tak nie. Nie. Miejsce na świecie, które zrobiło na tobie największe wrażenie? Nowy Jork. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa, czyli przywołaj moment beztroskiej, niczym nieskrępowanej radości. Kurde, ciężko mi tam tak szybko, nic mi nie przychodzi na myśl, wiecie. Powiedzmy, że całe dzieciństwo. Nie no, może być całe dzieciństwo, ogólnie ja miałem całe, w ogóle świetne dzieciństwo. Naprawdę nie zamieniłbym na żadne inne. Kino studyjne czy multiplex? Kino studyjne. Moment, w którym byłeś z siebie najbardziej dumny? Nie byłem jeszcze. On nastąpi dopiero, mam nadzieję. Twoja najgorsza cecha charakteru? Wredny jestem. Bardzo, żona mi to powtarza, to jest bardzo wredny z charakteru. Moment, w którym zrozumiałeś, że jesteś dorosły? Chyba jeszcze nie znaczy. Pamiętasz swój pierwszy knockout? Może być pozaringowy. Pamiętam. Kiedy? Nie powiem, w gimnazjum. Dobra, starszy był czy nie? Starszy. To mi wystarczy. Który z bokserów, z którymi walczyłeś, bił najmocniej? Jak już mówiłem, Hulk. I Diablo. Nie wiem, który z nich, bo z Diablem nie boksowałem w dziesiątkach, tylko w osiemnastkach, bo sparowaliśmy, także, a z Hulkiem w dziesiątkach boksowałem. Jeden moment, który byś zmienił, gdybyś mógł cofnąć się w czasie? Nie zmieniłbym. Ja mam cudowne życie, miałem cudowne dzieciństwo, mam wszystko fajnie. Idol z dzieciństwa? Mike Tyson. A jakiś podarunek? I Bruce Lee. O, właśnie. Krzysiu, bardzo dziękuję. To było niezwykłe spotkanie. Bardzo miło było cię spotkać i zaraz porozmawiamy jeszcze o tym torze rajdowym, który dla ciebie mam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.